Witam Państwa. Dzisiaj mamy nietypową sytuację. Dzisiaj mamy pewnego tutaj gościa. To nie żaden taki pewny gość, tylko to jest sam książę Światopełk. Ma taki tytuł i z tego, co widzę tutaj na tej wizytówce, o, mogę ją pokazać. Nawet jest tutaj help i ten pan książę będzie chciał się z nami podzielić pewną wiedzą, która tutaj już na kanale Królewska TV była omawiana dawno temu, ale teraz jak już Królewska TV podniosła się jakby z podstaw i już jest mocno rozdmuchana w internecie, chcemy te kwestie bardzo szczegółowo omówić. I dlatego ja zadaję pierwsze pytanie. Jaki stan prawny dzisiejszego państwa, jaki ten stan prawny z punktu widzenia pańskiej wiedzy i tych dokumentów, które go tutaj są ksera, pan ocenia, panie? No, mamy ciągłość z PRL-em, ponieważ wszelkie zmiany łącznie ze zmianą nazwy państwa wprowadzono w Konstytucję Perelowską, więc do Konstytucji Perelowskiej wprowadzono problematykę samorządową, potem Sejm uzupełniono Senatem, potem w miejsce Rady Państwa wprowadzono prezydenta, Jaruzelski był prezydentem jeszcze PRL-u, a na końcu zmieniono nazwę państwa z PRL na RP i Orła uzupełniono koroną, prawda? I ta ostatnia ustawa była 29 grudnia 1989 roku, ogłoszona w Dzienniku Ustaw 31 grudnia, czyli trzecią RP mamy od 1 stycznia 90 roku. I to jest kwintesencja, że mamy dalej ciągłość perelowską. Teraz co się dzieje z konstytucją, czyli konstytucja jak została uchylona, to była już konstytucja RP. Po tej konstytucji następuje mała wałęsowska z 92 roku, czyli pewne przepisy prawne jeszcze obowiązują, ponieważ to jest mała konstytucja, to nie regulowało wszystkich problematyki władz i jeszcze po części obowiązywała konstytucja z 52 roku, zmienioną nazwą na RP. Dobrze, jeszcze chcę panu dopowiem, przepraszam, dalej rozwijam. W 97 roku były dwa projekty konstytucji. Jeden projekt to był projekt obywatelski, drugiej tak zwanej drugiej Solidarności, gdzie przewodził Czartoryski, i drugi był przewodniczącym Komisji Konstytucji był Kwaśniewski. Prawda, nie? I mało kto wie, że było referendum konstytucyjne. Konstytucja, tak, projekt solidarnościowy nie przeszedł i był referendum konstytucyjne nad tym projektem pana Kwaśniewskiego. I referendum zostało poważnie naruszone prawo referendalne, gdyż referendum tej konstytucji nie poparło, bo żeby było referendum ważne, musi brać udział 50% plus 1 i ten warunek nie został spełniony, czyli obecna konstytucja przez naród jest w zasadzie nie poparta. No ale Sejm tą sprawę przyklepał i mamy konstytucję z 97 roku, która się wywodzi, prawda, ponieważ komuna je robiła, tak jak pan Kwaśniewski, czyli mamy ciągłość prawną do dzisiejszego. I dzisiaj to my mówimy, że to jest konstytucja polska, tylko zapomniana, jaka była totalna krytyka tej konstytucji, kiedy w 97 roku żeśmy ją wprowadzali. Czyli mamy nadal. Czyli nadal jest, mamy... Ciągłość z komunizmem. Ciągłość prawną, no niestety lewicową, postkomunistyczną. Czyli dzisiejsze państwo już od tego, co już wcześniej kiedyś mówili, że nawet to tam... I teraz mogę państwem, jeszcze dodać. Ale jest, jest ciągłość... Jeszcze mogę jedną rzecz dodać. Z którym rokiem? W 44? Może jeszcze dodam ciągłość. Tak. Jeżeli w tej chwili jest projekt, mianowicie, że PiS chce wprowadzać konstytucję nową, to można by było pozytywnie ją uznać, tą nowość,
że jeżeli ona by nawiązała do konstytucji 1935 roku, powinniśmy pominąć te wszystkie układy komunistyczne i postkomunistyczne, czyli nowa konstytucja powinna być zbudowana na bazie konstytucji z 1935 roku. I nawet w telewizji Republika wystąpił tak zwany podróżnik pan Cejrowski i wprost powiedział, że obecna konstytucja to się wyraża, że się nadaje do wyrzucenia, do śmietnika, a my powinniśmy nawiązać do konstytucji 1935 roku i mówi nawet, jeżeli chcemy gdzieś zmiany wprowadzać, bo dzisiaj nie mówię zmiany do tej obecnej, nie zmiany należy wprowadzać do konstytucji 1935 roku. No i to oficjalnie w telewizji Republice powiedział pan Cejrowski. Natomiast mówi tak, jeszcze poprzednio też udzielał pewnego wywiadu i mówi, że się Cejrowski wyraźnie mówił, że jeżeli chcemy wprowadzić mocne zmiany, to system demokratyczny się w ogóle do tego nie nadaje. Trzeba w Polsce prowadzić dyktaturę. I tu ja muszę jeszcze nawiązać do jednej sprawy, no ale może za dużo powiedziałem, to może jakieś pytanie czy coś. Dobrze, czyli realnie ta komuna, która istnieje do dzisiaj, ona jest praktycznie co? Od manifestu lipcowego 1944 roku? No tak, to nawet trochę wcześniej musimy powiedzieć, bo trzeba powiedzieć, co tu Stalin wyprawiał na terenie Polski nawet od 1942 roku, bo pierwsze było utworzenie PPR, czyli takiej komunistycznej partii, prawda? Potem było utworzenie Krajowej Rady Narodowej, czyli taki quasi parlament komunistyczny, przewodniczący tej Krajowej Rady Narodowej był Borysław Bierut, później powołano PKWN, który od 1 stycznia 1945 roku przekształcono w rząd, tymczasowy rząd, prawda? I w związku z tym była Zachód jeszcze uznał władzę RP na uchodźstwie i władzę RP na uchodźstwie między innymi premier Arciszewski i prezydent Władysław Raczkiewicz, ostre protesty i doszli do porozumienia Stalin z Zachodem, bo sobie ustalili w ten sposób, musimy cofnąć uznanie władzą RP na uchodźstwie, powiem dlaczego. I był warunek, że Zachód uzna ten komunistyczny rząd, jeżeli tylko przedstawicieli Zachodu włączy się do tego. I tak się stało, gdyż Mikołajczyk i ja nie pamiętam jeszcze dwie osoby, przyjechali z Zachodu i utworzyli tymczasowy rząd jedności narodowej. I Mikołajczyk tam był wicepremierem i ministrem rolnictwa. I wiem, że jeszcze były dwie osoby, w tej chwili nie pamiętam, które wraz z Mikołajczykiem utworzyli tymczasowy rząd jedności narodowej. Z datą 28 czerwiec 1945 roku, a 5 lipca cofnęli uznanie władza RP na uchodźstwie. Dlaczego? Mało kto wie dlaczego. Chodziło o likwidację polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Nie ma, i to przyczyniło, jeżeli cofnęli uznanie władzą RP na uchodźstwie, czyli mieli łatwość likwidacji 250-tysięcznej armii na Zachodzie. I zrobili tak. Generałowie, nie wszyscy, ale zdradzili prezydenta Raczkiewicza i weszli w układy z Anglikami. I takim układowcem był generał Andas. I mianowicie później Anglicy, na czele tego polskie siły zbrojne na Zachodzie przekształcili polski korpus przysposobienia i rozmieszczenia. Czyli zrobili taką formację pośrednią, że w tej formacji pośredniej ci żołnierze mieli być przyzwyczajeni do jakichś zawodów. Żeby po wojnie, no po wojnie nie będą wojowe, tych ludzi jakieś zatrudnić, zrobić. I PKPR był taką formacją przejściową. Ale ten PKPR był bezpośrednio pod generała brytyjskiego. Jego zastępcą był Kopański. Prawda? Tam były protesty między innymi generała Sulika, prawda? To my, no ale przekształcili, prawda, 250-tysięczną armię przestała istnieć właśnie, ale tym fundamentem było, gdyby nie cofnęli uznanie, nie mogliby rozwiązać tych polskich sił zbrojnych na Zachodzie, to metoda nastąpiła likwidacja polskich sił na Zachodzie, dlatego się przyczyniło wielu generałów, na czele z generałem Mandersem. No. Bardzo dobrze. Tutaj jest teraz tak. To może pan oficjalnie. W porządku, to już jest bardzo dobrze wyjaśnione.
te takie szczegóły. Natomiast tak, tutaj przed nami jest pewien dokument. I proszę skrótowo powiedzieć, co ten dokument przedstawia, bo tutaj jest on podpisany przez kogo. I to jest przekazanie władzy panu Wałęsie, warunkowe. No tak. Nie doszło do przekazania, od razu muszę powiedzieć. I właśnie proszę tutaj omówić ten dokument. Jeżeli chodzi o omówienie tego dokumentu, to trzeba wkrótce... Co on mówi? Zaraz, ale wkrótce musimy troszeczkę sięgnąć do źródeł. Ponieważ władze II RP funkcjonowały na Zachodzie dalej, prawda, i była wola kontynuacji II RP tutaj w kraju, to ostatni nominat Augusta Zaleskiego na prezydenta RP, Juliusz Sokolnicki, na początku zwraca się do Trybunału Konstytucyjnego celem rozsądzenia, która linia jest legalna, bo trzeba powiedzieć, że na Zachodzie we władzach powstał rozłam. Ten rozłam się zaczął w 1954 roku za prezydentury Augusta Zaleskiego. Nastąpił bunt, powstała Rada Trzech, która przestała uznawać prezydenta Augusta Zaleskiego i powstała taka druga grupa władzy politycznej na Zachodzie. Ta druga grupa poniekąd miała przewagę, bo bardzo był popularny generał Anders, natomiast mniej był znany prezydent August Zaleski. Zmuszano prezydenta Augusta Zaleskiego po 7 latach, żeby ustąpił z urzędu prezydenta. I tu nastąpiło sfałszowanie całej sprawy, bo jeżeli kto by czytał konstytucję z 1935 roku, to kadencja 7-letnia obowiązywała w czasie pokoju. Natomiast stan wojny, w stanie wojny kadencja prezydenta została zniesiona i zgodnie z artykułem 24 prezydent sprawował swój urząd do 3 miesięcy po podpisaniu traktatu pokojowego. Trzeba z przykrością stwierdzić, że do dzisiejszego nie ma traktatu pokojowego po II wojnie światowej. Mamy prawny stan wojny. Stąd powstała problem prawny ziem zachodnich. Jeżeli nie ma traktatu pokojowego, bo co to jest traktat pokojowy? Były tak zwane częściowe traktaty, ale traktat pokojowy, tak jak po I wojnie światowej, reguluje stan prawny po danej wojnie i traktat pokojowy muszą podpisać wszystkie strony walczące, przecież państwa neutralne nie. I tak się stało po I wojnie światowej, że wszystkie strony były i te zwycięskie, i te przegrane, a takiego traktatu pokojowego po II wojnie światowej, prawda, nie ma. To mi się troszeczkę uwagi, do czego ja tam mam... Może chodzi o to tak. Już wiem. Listopad 90 rok. Zaraz. W związku z tym za prezydenta Augusta Zaleskiego ostatecznie powstały dwie linie prezydenckie. Prezydent, ponieważ przeciwko prezydentowi Augustowi Zaleskiemu, bo się w skrócie powstał bunt, to on mianował swoich następców i ich odwoływał z jakichś tam powodów. Tu nie będę wyjaśniał, robił August Zaleski wielokrotnie zmiany na urzędzie następcy prezydenta. I tą ostatnią zmianę, przedostatnią zmianę oficjalnie ogłoszono było na Stanisława Ostrowskiego, a ostatnia nominacja była nie ogłoszona w Dzienniku Ustaw, była na Juliusza Sokolnickiego, nie? I tu coś w skrócie powiem, że przyjechał też z Zachodu, z Kanady, generał Soskowski i próbował godzić te dwie konfliktowe strony.
W związku z tą, z tym godzeniem przy prezydencie była tak zwana Rada Narodowa, taki organ doradczy prezydenta, i te partie, które się zbuntowały przeciwko Augustowi Zaleskiemu, utworzyły Radę Polityczną, prawda, nie? I trzeba, i próbowano zjednoczyć te dwa takie kolegialne organizacje, prawda. Doszło do zjednoczenia tych kolegialnych organizacji, z tym, że sporządzony akt przekazania suwerennej władzy, ale ten akt suwerenny, nie, sporządzony akt zjednoczeniowy. Gdybym pomyliłem, że sporządzony akt zjednoczeniowy, niestety ten akt zjednoczeniowy w rażący sposób łamał konstytucję 1935 roku. I wiesz, i muszę powiedzieć, na czym polegała istota tego konfliktu. Istota tego konfliktu polegała na tym, że te partyjnictwo chciało ograniczenie prerogatyw prezydenta. Bo według konstytucji z 1935 roku tam były przygotowane artykuły wojenne i według tej konstytucji ogromne prerogatywy miał prezydent Rzeczypospolitej, do tego stopnia, że zostało poniekąd usunięty w cień trójpodział montesquieuowski ład. To znaczy, że władza ustawodawcza, władza wykonawcza, władza sądownicza podlegały prezydentowi. Czyli prezydent był nad tymi władzami. Harmonizował. Po to prezydent, żeby pomiędzy tymi władzami nie powstawał układ konfliktowy, do tych trzech władz dodano czwarte władze siły zbrojne i nikt dodano. Czyli według konstytucji 1935 roku prezydentowi podlegały te wszystkie pięć naczelnych władz. Teraz tak, prezydent Mościcki został internowany i zmuszany do oddania władzy, bo w niewoli, prawda, tego urzędu nie mógł sprawować. I ostatecznie były tam awantury, między innymi o Wieniawę Długoszewskiego, były wybierane inne kandydaty, ostatecznie ugodzono się na Władysława Raczkiewicza, to był człowiek uczciwy, prawda, ale słabego charakteru, i jak Raczkiewicz został prezydentem, to automatycznie na premiera wskoczył generał Sikorski. I generał Sikorski wiele rzeczy na Raczkiewiczu wymusza. Między innymi Raczkiewicz wygłosił takie przemówienie chyba 30 września 1939 roku i powtórzył to przemówienie 30 listopada 1939 roku, w którym oświadcza, że osobiste prerogatywy będzie konsultował i uzgadniał z premierem. I to już było złamanie konstytucji 1935 roku. W tej chwili różny manipulacyjny sposób próbuje się tak zwaną konwencję paryską interpretować, ale sprawa jest jasna, konwencja paryska łamała konstytucję 1935. Teraz drugie ograniczenie wprowadzono prezydentowi, przydano tak zwaną Radę Narodową. Tu szczegółów nie będę wyjaśniał, ale ta Rada Narodowa, takie ciało doradcze, też próbowało na wszelki sposób ograniczać władzę prezydenta. Co to była tak zwana Rada Narodowa? To był taki pseudoparlament, skład którego wchodzili przedstawiciele tych czterech najważniejszych partii politycznych na Zachodzie, z nominacją, czyli Stronnictwa Narodowego, Stronnictwa Pracy, Stronnictwa Ludowego i PPS-u. Ale to był, co to za parlament, że parlament musi być wybory, ale nie z nominacji. Prawda, zaraz do czego... Teraz mamy dojść do tego. Mamy dojść do tego, bo mamy podział, który nastąpił po 1954 roku, ten Rada Trzech. Tak. Rada Trzech, oni tam buntownicy i ten legalny... Teraz... Ta linia legalna... Ja muszę dojść do Sokolnickiego, chwileczkę, właśnie tak. Tu dojdę. Do Sokolnickiego, tak. Teraz jest tak. August Zaleski umiera w 1972 roku. Ci z Rady Trzech się rozwiązują, pchają do zamku tego Ostrowskiego, który im był uległy, tego poprzedniego nominata oficjalnego, ale wychodzi z podziemia Juliusz Sokolnicki z nominacją z nominacją Augusta Zaleskiego. I oto zaczyna być ta nominacja w różny sposób podważana.
Niemniej taką nominację trzeba liczyć jako wolę prezydenta, tak jak i testament, że ostatni testament jest ważny. Ona miała pewne, może by, uchybienia, bo nie była ogłoszona w Dzienniku Ustaw, ale nie znaczy, że nieważna, bo był oryginalny podpis Augusta Sylewskiego i Juliusz Sokolnicki właśnie pierwszy zwraca się do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie, która linia jest legalna, bo Ostrowski był 7 lat, później Edward Raczyński 7 lat, później Sabat akurat umiera w tym dniu, kiedy poseł został wybrany Jaruzelski na premiera, na prezydenta PRL i jest ten Kaczorowski. Ale ta 7-letnia kadencyjna jest łamaniem konstytucji, ponieważ tam nie obowiązywała ta 7-letnia kadencja, tylko do 3 miesięcy podpisania traktatu. I Juliusz Sokolnicki, będąc wierny konstytucji z 1935 roku, ponieważ zamieciono pod dywan ten, miał być wobec narodu proces publiczny, który miał orzec, która linia jest legalna, to zamieciono pod dywan. W związku z tym Juliusz Sokolnicki sporządza akt przekazania suwerennej władzy, przekazuje to na ręce Trybunału Konstytucyjnego. Prezes Trybunału Konstytucyjnego stwierdza, że nie jest władny przekazać prezydentowi, który będzie wybrany w wyborach powszechnych. Następuje korespondencja pomiędzy prezydentem Juliuszem Sokolnickim i prezesem Trybunału Konstytucyjnego. I tu trzeba zauważyć dosyć istotną sprawę, że jedna, bo my okrzyczany jest, no Sokolnicki jako uzurpator i tak dalej. Niemniej w tej korespondencji ten Trybunał Konstytucyjny no, prezydenta Sokolnickiego tytułuje jako prezydenta, uznajmy jako prezydenta. Ten akt suwerennej władzy ostatecznie trafia do marszałka Stelmachowskiego. No, a marszałek Stelmachowski, będący gospodarzem przekazania insygni, kiedy to cała komedia z Kaczorowskim, tego aktu w momencie nie przekazuje. Czyli nie doszło do przekazania władzy, gdyż ten akt, prawda, od Sokolnickiego w momencie nie został przekazany. Natomiast Kaczorowski dopuścił się zdrady polegającej na tym, że przekazuje, jeżeli się uważa za legalnego, to powinien przekazać władzę, a nie przekazał władzę, tylko przekazał insygnia. Przekazanie insygni nie ma żadnego znaczenia prawnego, bo zgodnie z Konstytucją 1935 roku trzeba było jemu sporządzić właściwy akt o przekazaniu, czego Kaczorowski nie dokonał, prawda. W związku z tym były obiekcje, prawda, czy to dalej będzie ta kontynuacja drugiej Rzeczpospolitej, czy nadal będzie PRL-owska sprawa, dlatego prezydent Juliusz Sokolnicki z ostrożności napisał te tajny dodatek, że jeżeli się rozrządzą władze komunistyczne w kraju, to należy zgodnie z tym postępem, zgodnie z tym tajnym, wznowić władzę RP-nowchodzką. I ten akt dotyczy wznowienia władz II Rzeczpospolitej na Uchodźstwie. No i dzisiaj no wiadomo, jak to się stało. I tu jeszcze ja muszę dopowiedzieć o panu Kaczorowskim. Bo mnie nie interesuje, czy pan Kaczorowski jest panem Kaczorowskim, czy tak, tylko ja zinterpretuję dokument, który sporządził prezydent Kaczorowski, manipulując i fałszując konstytucję z 1935 roku, bo tak pisze. Tytuł przeczytam, to co pan Kaczorowski pisze.